Witam serdecznie. Na początek to sorry, że się nie ogoliłem, ale nie było kiedy, a korzystając z okazji, że jakby to wam powiedzieć, jest chwila troszeczkę czasu, takiego wolnego. W sumie już niedługo koniec roku, także tego czasu tu za bardzo nie ma wolnego. Ale obiecałem wam kolejny projekt, słuchajcie. I tym kolejnym projektem jest oświetlenie, sterowanie oświetleniem. Tutaj wykonany został już wcześniej. Ja wam było na moim kanale, jak składałem komputer z Basiciem, jak widać. Czyli to jest tak, 1284 dokładnie, to jest 1284, czyli Atmega 128 z 4P. Zegar 16-20 MHz w tej chwili tutaj pracuje, tak? 16 MHz kwarc. Był składany, słuchajcie, na moim kanale. Musicie się cofnąć o jakieś, nie wiem, pół roku, rok. No i w końcu by trzeba byłoby tą płytkę prototypową zaprzęgnąć do sterowania jakiegoś, nie? Jak widzicie, tutaj się odpala program Tiny Basic. No i w tym Basicu po prostu będziemy sobie sterować wyjściami. Zależy jaki program napiszemy, nie? Będziemy sterować wyjściami po prostu... Tutaj są szeregowe porty, tutaj są... Tu jest port równoległy. Będziemy mogli sobie sterować układem wykonawczym. Ten układ wykonawczy będziemy zrobimy w ramach tego projektu. Płytka jest z odczytem Compact Flasha, także nie będzie problemu z przerzucaniem sobie na przykład z komputera przygotowanego wcześniej programu. A na początek, słuchajcie, zobaczymy jak to działa, nie? Czyli prosto komendę piszemy sobie na przykład, żeby mi tu się wyświetliło gdzieś na środku jedno po drugim, żeby program żeby zadziałał jakiś tam program, na przykład sobie coś tutaj napiszemy, na przykład cześć Janek, nie? Czyli robimy pierwszą komendę, tutaj mam klawiaturę do tego podpiętą, bo możemy sobie podpiąć oczywiście klawiaturę pod PS2 starego typu. Tu mam taką klawiaturę starą, uniwersalną z USB i z PS2, jak widać, o, specjalnie do tego projektu zaprzęgniętą. No i dobra, piszemy taki pierwszy podstawowy programik, na przykład co tu napiszemy, print, żeby nam się wyświetliło, spacja, nie wiem jak to nazwać, no kurde, no cudzysłów, o, print, spacja, cudzysłów, na przykład, witaj Janek. Już nie będę się powtarzał z Hello World. Cudzysłów. Się wyświetliło nam witaj Janek, nie? No dobra, ale żeby to był program, no to szybciutko sobie zrobimy tak. Program, czyli pierwsza linijka od dziesiątki numerujemy, obojętnie takiego numeru, aby mniejsze, wyższe, nie? Numerujecie. Print. Dobra, tak o. Dziesiątka. Print. Cudzysłów, witaj Janek. Cudzysłów, zamykamy. 20 g o to. No i 10 razy. I wciskamy run. I zobaczcie jak pięknie liczy. Czyli w tej chwili przelicza nam to co żeśmy tutaj wpisali, czyli pokazuje mi witaj Janek ciągle. Możemy sobie to zatrzymać escape'em, nie? Nie ma problemu. Dobra. I... No co? Będziemy coś tutaj zaraz klepać, słuchajcie. Na tą Atmegę. To jest AVR akurat. Tak jak mówiłem. Podłączenie ISP. Dodatkowo możemy sobie programować tą Atmegę. Możemy sobie równie dobrze program z kompa w EEPROMie przerzucić przez ISP, nie? Przez programator do AVR-ów. Pamiętacie odcinek, jak projektowałem tą płytkę w Wiglu, w AGLE? No to tutaj już macie kompletny, zresztą w sumie takich modułów z tym, z Basiciem, to zrobiłem chyba z 3. Komuś tam było potrzebne, nawet słuchajcie na tym czymś,
poszedł Riverite. Bo jak widać mamy tutaj 4, w tej apmedze jest 4096 EPROMu wolnego. Bajt. 4096 bajtów wolnego ROM. No, to możemy naprawdę dużo funkcji sobie zapisać na poszczególne wyjścia, wyjście szeregowe, znaczy nie, równoległe. Na wyjściach równoległych będziemy sobie programować po prostu zadane funkcje, czyli 0,1, czyli po prostu włącz, wyłącz. A może nawet przystosujemy tutaj jakiś silnik, żeby sobie się obracał lewo, prawo, na przykład krokowym silnikiem, byśmy mogli sobie tym sterować. Dobra, działamy, piszę szybciutko program i... No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Będzie fajny sterowniczek na święta, choinkowy, obiegów choinkowych. Zrobimy jakieś tam na triakach 8 wyjść, 8 obiegów. Będziemy sobie pisać program, co, kiedy, jak. Czy na przykład zadać mu wejście na przykład z PWM-a? Można by było tak zrobić, słuchajcie, że w rytm muzyki moglibyśmy sobie tam sterować jakoś linijko świetlno. Jakieś tam efekty, nie? W sumie to wszystko się da zrobić. Mamy pierwszy podstawowy program do programowania. Basic.